punkcie KS-u, a teraz zamieszanie, zadrżała siatka. Gdzie jest krążek? Jest kara! Jest kara! Padł tam Komorski, mamy, nie chcę powiedzieć zapasy, bo tam ciosy w parterze to bardziej je przypomina. Mieszane sztuki walki w polu bramkowym Kevina Lindskoga. Zjeżdża do boksu Filip Komorski, trzymający się za twarz. Państwo tego nie widzą. W polu bramkowym. A właściwie już poza nim, ale od tego się zaczęło. Roman Szturc. A także, jeśli dobrze widzę, Jakobsons. No i jak to widzieli sędziowie, to za moment, a tak to widziała kamera za bramką. Tu kapitalna interwencja Lindskoga. No a tu jeszcze jedna interwencja, gdzieś tam był krążek za bramką. Tutaj jest kara na Pangełowa Juldaszewa, to na pewno, ale co jeszcze? Wydaje się, że atak kijem trzymanym oburącz tutaj będzie przez sędziów zapisany do protokołu. Nie ma przy sędziach kapitana Filipa Komorskiego, któremu udzielana jest pomoc w boksie. Tutaj widzimy, jak było blisko ten krążek. No tak naprawdę równie dobrze mógł się wtoczyć do bramki. Jest już na ławce kar Filip Pangełow-Juldaszew. Dyskusja tutaj z sędziami Krystiana Dziubińskiego, Bartłomieja Jeziorskiego, który w zastępstwie za kontuzjowanego, opatrywanego kapitana. Na ten moment otwarte drzwi tylko na ławkę kar Tauronu Replast, ale myślę, że i sędziowie tutaj stolikowi mogą nie być do końca zorientowani w tych decyzjach. Teraz dopiero podjechał Tomasz Radzik jako delegat i dyktuje tutaj kary. Andrzej, notuj. Tak to zagramy za moment. Dużo tutaj sędziowie tłumaczą, ale patrząc na reakcję kapitanów, to chyba łatwo wyczytać, dla kogo to będzie lepsza sytuacja. 4 minuty Filipa Pangełowa-Juldaszewa, a więc 2+2. Musiała się tam pojawić krew. Podwójna kara mniejsza nałożona na obrońcę Tauronu Replast Unii Oświęcim.